na naszej adwentowej drodze do Pana Jezusa Bóg stawia nam Maryję jako towarzyszkę tej drogi. Po przeczytaniu dzisiejszej Ewangelii bardzo mocno dotarło do mnie, że zwiastowanie jest zarazem powołaniem, powołaniem od Boga. W Starym Testamencie i zarówno dzisiaj, w dzisiejszej Ewangelii, możemy zobaczyć, że Pan Bóg powołuje małych i słabych, ale zarazem pokazuje, że tak naprawdę źródłem tej wielkiej mocy i siły jest On sam. Idąc dalej, tak mi się wydaje, że Pan Bóg chciałby nas zmobilizować do tego, byśmy się nie bali, byśmy odważnie podejmowali powołanie i realizowali je. Byśmy robili to, mając na uwadze to, co mówi do nas przez Ducha Świętego, byśmy byli wrażliwi na działanie Ducha Świętego. Idąc dalej, po przeczytaniu całej Ewangelii nasunęło mi się pytanie, bo przecież wszyscy jesteśmy powołani od momentu chrztu, powołani po imieniu, indywidualnie, każdy z osobna. Ale czy istnieje w nas taka pełna świadomość tego, że jesteśmy powołani przez Boga, że to Pan Bóg nas powołuje i czy jesteśmy gotowi stanąć przed Panem Bogiem i odpowiedzieć: oto jestem. Idąc jeszcze dalej, czy odpowiadając na to pytanie Boga, o ile w ogóle odpowiemy, czy ta nasza odpowiedź będzie wyglądała jak odpowiedź Maryi, pełna radości, entuzjazmu, bo przecież nasza odpowiedź, nasze niech mi się stanie, ma prowadzić do tego, byśmy byli szczęśliwi.